przez najbliższe 3 lata nie pojedziemy w Wałbrzychu elektrycznymi autobusami komunikacji miejskiej. Na ten moment byłoby to rozwiązanie nieopłacalne, przekonuje Dyrekcja Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. Na podstawie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych gminy powyżej 50 tysięcy mieszkańców, które posiadają komunikację publiczną, powinny posiadać w swoim taborze co najmniej 30% tzw. pojazdów zeroemisyjnych, czyli w praktyce elektrycznych. Jednocześnie te gminy powinny co 3 lata przygotować specjalne opracowanie na temat korzyści i kosztów związanych z możliwością wprowadzenia takich rozwiązań. Dla Wałbrzycha taką analizę przygotowano pod koniec ubiegłego roku. Dokument znajdziecie na portalu wałbrzych24.com. Przy elektrycznym autobusie to problemem oczywiście są baterie i ilość kilometrów, ile może zrobić autobus na tym jednym załadowaniu baterii. Żeby autobus był opłacalny, to ten autobus musi robić przynajmniej 150 km dziennie. W trakcie wykonywania kursu ten autobus musiałby być doładowywany na tak zwanych szybkich ładowarkach. Powiedzmy kilka takich ładowarek w Wałbrzychu, to już jest rząd 1 MW, a to jest bardzo dużo prądu. Z analizy kosztów i korzyści wynika, że zakup pojazdów i instalacja całej infrastruktury do ich obsługi mogłaby być uzasadniona tylko w przypadku pełnego dofinansowania ze środków zewnętrznych, a takich możliwości obecnie nie ma. Kolejną analizę gmina będzie musiała zlecić za 3 lata. W tym czasie kończy się umowa z obecnym przewoźnikiem, Śląskim Konsorcjum Autobusowym. W ciągu 3 lat prawdopodobnie wiele też zmieni się w kwestiach technologicznych i pojawią się nowocześniejsze i być może tańsze rozwiązania. 400 milionów złotych zainwestuje Mercedes-Benz Cars w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Niestety, w Jaworze, a nie w Wałbrzychu. Zakład będzie produkował baterie do pojazdów z napędem elektrycznym. Powstanie około 200 miejsc pracy. To już druga inwestycja koncernu na terenie Wałbrzyskiej Strefy. Pierwsza to inwestycja Mercedesa w Jaworze, gdzie będą produkowane czterocylindrowe silniki do samochodów osobowych. Inwestycja da kilkaset nowych miejsc pracy i ma zostać ukończona jeszcze w tym roku, a w przyszłym osiągać pełne zatrudnienie. Teraz w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Mercedes-Benz Cars zainwestuje 400 milionów złotych w zakład produkujący baterie o dużej pojemności do pojazdów z napędem elektrycznym. Daimler planuje produkować do 100 tysięcy baterii rocznie i utworzyć około 200 nowych miejsc pracy. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na połowę 2020 roku. 18-letni Boguszowianin nie zatrzymał się na wezwanie policji i podjął ucieczkę. Nocny pościg ulicami Boguszowa Gorz zakończył się sukcesem. Mężczyzna został zatrzymany i grozi mu do 5 lat więzienia. Policjanci próbowali zatrzymać mężczyznę, dając mu sygnały zarówno świetlne, jak i dźwiękowe. Uciekinier zignorował je i podjął ucieczkę. Po jego zatrzymaniu na ulicy Wałbrzyskiej okazało się, że nie posiada prawa jazdy. Jego samochód trafił więc na parking strzeżony, on sam do policyjnej izby zatrzymań. 18-latek odpowie teraz za ucieczkę przed policją i jazdę mimo braku prawa jazdy. Grozi mu kara więzienia do lat 5, zakaz kierowania pojazdami oraz dodatkowo wysoka grzywna.